Okej, dawno tego nie robiliśmy, a myślę, że do tej tradycji warto wrócić. W komentarzu na dole koniecznie daj znać, jak tam twoje szczęście podczas Once to Watch. Przygotowanie do dzisiejszego odcinka to był prawdziwy test tego, jak silną mam wolę, ponieważ przed nami największe możliwe otwieranie w FIFA 22, na które musiałem zrobić paczki. No a część już tutaj czekała i naprawdę kusiło, żeby je otworzyć, biorąc pod uwagę to, jak niesamowite rzeczy można trafić. No i mam nadzieję, że uda nam się zrobić to w tym odcinku. A czemu powiedziałem, że największe możliwe otwieranie? No bo mamy paczki za 100 tysięcy, dwie. Mamy paczkę za 50 koła plus będą oczywiście potem przeze mnie robione paczki 78+. No chyba, że tutaj trafimy takie cuda, że już nie będziemy musieli się bawić w te upgrade. Mam zatem olbrzymią nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jak widzicie, w ogóle na moim koncie trochę więcej monet. Obecnie bawię się w otwieranie brązowych paczek, które jest dla mnie całkiem opłacalne, ale jeżeli chodzi o taki core mojego klubu, to niewiele się zmieniło. To, co trafiliśmy ostatnio, cały czas w klubie posiadam z jednego prostego powodu. Ceny są w tym momencie zupełnie nie do przewidzenia. Na Goretce w zasadzie straciłem około 10 tysięcy, na Lewandowskim to ja już nawet nie chcę mówić, ile straciłem, bo lewego można wygarnąć obecnie poniżej 50 tysięcy, a ja snajpiłem go za 68. No, ale powiem szczerze, no na razie lewy zostanie u mnie na pewno, bo tańszy już raczej nie będzie, a może odbije, a z Gorecką jeszcze zobaczymy. Oczywiście mam parę inwestycji, jeśli chodzi o Luke Dina, cały czas są to inwestycje nieudane. Rzeku już troszkę odbił, ale czekamy na jakieś SBC. No i łapałem Locatelliego za 10 koła dwa razy, więc stwierdziłem, może coś z tego wyjdzie. Choć nie ukrywam, że bardziej niż na pewny zysk, liczę na niepewny zysk z tych paczek, bo mam naprawdę duże oczekiwania co do nich. I to one zdeterminują to, jak ten klub będzie wyglądał w najbliższym czasie. Zanim jednak przejdziemy do tych paczek, chciałbym wszystkim pełnoletnim widzom przypomnieć, że partnerem kanału jest Betfan. Jeśli nie macie jeszcze konta, koniecznie zaglądajcie do opisu. Tam możecie zarejestrować się z linku z kodem KOZASPORT i korzystać z naprawdę fajnych benefitów, czyli freebetu, czyli cashbacku. Warto naprawdę to obczaić. Ja oczywiście postawiłem teraz na mecze reprezentacyjne, między innymi na naszych. No to raczej wejdzie, ale zobaczymy, jak cały ten kuponik sobie poradzi. Ostatnio mam naprawdę zieloną serię i nie chciałbym tego zepsuć. Jeżeli wy stawiacie na Betfanie, oznaczajcie mnie na Instagramie. Chętnie podam dalej, chętnie zobaczę, jak wam idzie. Tymczasem przechodzimy do paczek. Tak jak mówię, to nie są jedyne paczki, które otworzymy dzisiaj, bo będziemy bawili się w te upgrade'y, ale ja chcę na razie tu widzieć, jak najlepsze karty i czy do nich należy Mkhitaryan. No średnio, ale oczywiście nie będę narzekał. Ważne jest to, żeby tylko tutaj mądrze rozdzielać wszystkie duplikaty, żeby tych, których można sprzedać, sprzedać. No bo to jest najistotniejsze, żebyśmy na tych paczkach wychodzili na plus. A w zasadzie nie tyle na plus, co żebyśmy po prostu jak najmądrzej zarządzali ich zawartością. No bo to jest dla mnie istotne w tym roku, żeby tych końców mieć jak najwięcej, żeby móc grać jak najfajniejszymi kartami. Co jak na razie całkiem się udaje. Kolejne banery mamy. No ale to jest Alvaro Morata. I to tyle. Myślałem, że coś jeszcze w tej paczce jest, ale to była jakaś taka za jakieś dosyć marne cele. Teraz już zostają te paczki wyglądające ciekawie. Jak na razie ich zawartość jest mizerna i to bardzo. Mamy płomienie, mamy fajerwerki, mamy Volanda. Wolałbym kogoś lepszego. No i mam nadzieję, że takowego piłkarza dostaniemy. Dwie paczki za 100 tysięcy. Jedna za 50 tysięcy. Walkout w jednej z nich to jest po prostu must have. A ja jeszcze liczę, zobaczymy tutaj coś dobrego. Jest walkout, to jest Busquets. Musiałem skupić się, żeby go rozpoznać. Okej, jest pierwszy walkout. Chciałem walkoutu, to mam. Na walkouty narzekać nie będę. Zobaczymy, jaka jest pozostała zawartość tej paczki. Może karta Hero się tutaj ukryła. Karty Hero nie ma. Jest Aaron Wan-Bissaka, jest Leo Bonucci, ale no jest Sanchez. Jego sprzedać oczywiście nie możemy, bo tutaj wszystko jest niewymienne. Też Sanchez w tym momencie jest w zasadzie na poziomie swojego quick sellu. Wow, tego się nie spodziewałem. Dobra, słuchajcie, no jest Aaron Wan-Bissaka. To jest jakby chyba największy highlight tej paczki mimo walkoutu tak naprawdę. Busquets idzie oczywiście na listę transferową. Ciebie możemy tylko squixelować. No i teraz pora skupić się na tym, co najważniejsze. Dwie paczki za 100 koła. Jakiś once to watchik fajny. Coś w tym stylu, naprawdę bym się nie obraził. Jest once to watch i to jest! To jest Hakimi! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Nie mam pojęcia, ile on jest warty. Ale tak sobie myślałem o tych once to watchach i tak sobie myślałem, takiego Hakimiego to bym trafił. I trafiamy niesamowitą kartę z PSG. Ten gościu ma super wykręcone staty już teraz, a naprawdę w Paryżu będzie łapał
będzie łapał upgrade'y hurtowo, bo przecież tam wskakują upgrade'y za wygrywane mecze. Na PS, że będzie tych serii wygranych łapało naprawdę dużo. Tak więc fenomenalne trafienie razem z nim. Paul Pogba do nas wraca. Warto było grać i strzelać te gole na bota, bo naprawdę wyszło nam to fenomenalnie. Słuchajcie, no to jest znakomita paczka. Paul Pogba i Hakimi. No piękny zestaw. Czy druga będzie w stanie jej dorównać? Nie wiem, czemu w sercu czuję, że tu się kryje drugi Hakimi. Mam nadzieję, że nie, ale mam nadzieję, że tu będzie coś równie dobrego co Hakimi. Zresztą w ogóle nawet nie sprawdziłem jego ceny. A tu mamy walkout, jest walkout. Przez chwilę myślałem, że to jest Messi, ale tutaj absolutnie znów nie ma powodów do narzekania, bo to jest Paulo Dybala. On będzie dobry, on musi być dobry. Przy strzałach finezyjnych Dybala musi być dobry. Zobaczmy zresztą, co się tutaj w tej paczce będzie jeszcze kryło. Jest Dembele, to są duże końsy. W ogóle Dybala, ile ty kosztujesz? Okej, 30 coś tam, zawsze do przodu. Dembele wydaje się być najdroższym zawodnikiem w tej paczce. Trzeba będzie teraz to wszystko jakoś sprytnie połączyć. O mój Boże, ja teraz sobie dopiero uświadamiam, jakie ja mam szczęście w tej FIFA. Przecież dopiero co trafiliśmy kartę, która obecnie jest warta powyżej 300 tysięcy, czyli Varana. A teraz wlatuje nam tutaj Hakimi. Dobra, no coś tu trzeba teraz z tym zbudować, bo ten skład aż błaga i jęczy o upgrade'y. No może z lekkim trudem, ale stać by mnie było na Marquinhosa, stać by mnie było na Kimpembe. Ale ja nie jestem przekonany co do ich ceny, jak ona będzie się zachowywała. Plus nie ukrywam, że po prostu ja mam pomysł, co chcę zrobić z końcami. Dlatego też wolę pójść tutaj w bezpieczną opcję, jaką jest Ramos, który będzie miał kartę Once to Watch, o czym wiemy. Zatem jego cena nie ma prawa spaść, bo po prostu niebawem tego zawodnika nie będzie w paczkach, a on jest do wyjęcia za bardzo małe końsy, biorąc pod uwagę przede wszystkim fakt, że to jest karta oceniona na 88. No i rzecz jasna, trzeba będzie dać angaż temu Paulowi Pogbie. Mamy tego Sancho, którego udało mi się w jakiejś paczce trafić. Mamy też Dembele. No chyba wolę Dembele niż Sancho, nie będę ukrywał. Ale jak to dobrze i mądrze połączyć? No aż się prosi o tego nieszczęsnego Kimpembe. No bo on tutaj pasuje jak zły. No wtedy oczywiście tu mógłby pojawić się Jadon Sancho. No muszę przyznać, że wygląda to nieźle. Wiem, że na wypożyczonych zawodnikach, ale warto będzie wtedy też ich przetestować. No nie ukrywam, że mi się to strasznie podoba. Robimy to. Ależ Frank Kessy poleciał, jeśli chodzi o cenę. No i raczej lecieć będzie cały czas, ale powiem szczerze, no to jest taki zawodnik, który myślę, że dosyć długo będzie w mojej drużynie, więc jestem gotowy wydać na niego te pieniądze. Okej. A żeby kupić Kimpembe, muszę sprzedać Neuera. Takich kart jak Manuel mam w tym klubie teraz naprawdę dużo. Więc naprawdę budżet mamy tutaj przeogromny. I to jest wszystko pochowane w kartach. Jak ja to odkryję, uła, to tutaj będą naprawdę grube zakupy. Ale na razie działamy dosyć oszczędnie, bo tak jak mówię, nie chcę ryzykować przy tym rynku i sami rozumiecie, no chcę tu działać w troszeczkę bardziej rozważny sposób niż robię to co roku i dzięki temu na razie stać nas na naprawdę fajne karty. Znaczy dzięki temu i dzięki temu, że mam poryte szczęście. Okej, nie wiem ile poniżej jego ceny, ale go wysnajpiłem z cieniem od razu. No i po zmianie golkipera i dodaniu właściwego menadżera mamy 100 zgrania i poza Pogbą wszyscy są na pełnym. Tymczasem zobaczmy, jak poradzi sobie nasz skład w pierwszym meczu, w tym zestawieniu. Potem oczywiście jeszcze otworzymy jakieś paczki, ale teraz skupmy się na grze, bo jak się nie skupię, to będzie źle. Nie żeby jak się skupię było dobrze, no zresztą zobaczymy. Powiem tak, nie wiem jak to wygląda na filmie, ale na moim monitorze te stroje, które powinny nie być zbyt podobne, momentami mega mocno się zlewają i mam taki moment, w którym nie wiem kto jest kim. Mam nadzieję, że rywal ma podobnie. Ładnie, Martinez do Insigne miała być ta piłka, nie była, ale jest jeszcze Dybala. Na spokojnie, zbudujmy ten atak cierpliwie, nie ma co się spieszyć, teraz jest Dybala. Złamiemy do środka, oczywiście on jest ustawiony u mnie na prawym skrzydle, no bo liczę na te strzały finezyjne. Teraz Pogba, ależ podłączył się Francuz do tej akcji, no i mamy 1-0. Oj, w obronie teraz to, co zrobiłem, było słabe, żeby nie powiedzieć bardzo słabe.
Żeby nie powiedzieć dużo gorzej. Ej, Teo Hernandez jest takim bykiem, słuchajcie, no... Próbował on mi uciec z tym Adamą, ale nic z tego nie wyszło. Naprawdę, no to jest obrońca, którego będę chciał. A teraz mamy Insigne, lewa noga za lekko. Oj, bardzo źle w obronie. Powiem szczerze, zastanawiam się, czy gdybym miał innego bramkarza niż Sergio Rico, ten strzał wylądowałby w siatce, czy nie. Ale tutaj strasznie się obciąłem w defensywie. No, moja wina. Rywal był na połowie dwa razy, ale dwa razy zrobił to bardzo skutecznie i bardzo dobrze. Mogę mieć tutaj pretensje tylko do siebie. No, a teraz mogę mieć do Lautaro za to, jakie to podanie było. Ale na szczęście mamy Insigne. No, szybciej, chłopie, szybciej do tej piłki się zbieraj. Martinez, jest Sancho. Sancho, ale straszny tam już jest tłok. Martinez, widzę Dybalę, do niego zagrana ta piłka, Dybala przyjmuje, Dybala uderza i bez problemu broni to Hugo Lloris, ale jeszcze jest Lorenzo Insigne, spróbujemy zagrać to wzdłuż linii. Od razu w momencie, w którym Sancho dostawał piłkę, wybrałem strzał, a nic się nie stało. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że on po prostu stwierdził, nie będę strzelał? Teraz Sergio Rico uratował mnie w tej sytuacji. Koniec pierwszej połowy, w której spokojnie mogłoby być równo. Albo rywal mógł prowadzić po tym strzale. Tak więc nie ma co gdybać. Trzeba przejść do drugiej odsłony i po prostu zagrać lepiej. Dembele pojawił się na boisku i już się je tutaj zamęt. Dembele do Dybali. Dybala do Pogby? No, Paul Pogba po raz kolejny podłącza się do ataku i to jest druga bramka Francuza. To jest środkowy pomocnik. Okej. Zejdźmy sobie teraz Ramosem na główkę. Ramos, główka. No nawet nie wyskoczył, dziękuję. Ale jest Dembele na czerwono. Broni, nie broni. Co się tu wydarzyło? Dembele, tu wjeżdża Insigne. I nie trafia w bramkę. A nie, trafia, tylko bramkarz broń. No tak, mogłem się tego spodziewać. Hakimi. Pięknie, dlatego się cieszyłem, że cię trafiam, gościu. No bo naprawdę, ty wiesz, co na tym boku obrony zrobić. A teraz wjeżdża nam Dybala. Insigne. Nie ma gola, ale jeszcze jest Dembele. Tak jest, zmieścił to. I mamy bramkę w 80. W 90. już minucie. Zatem trzeba teraz szybko piłkę odzyskać. To jest najważniejsze. Świetnie, Hakimi. Zobaczmy, świetnie teraz Kimpembe, no już nie żałuję tych pieniędzy, które na ciebie, gościu, wydałem, bo ten mecz wygrywamy w pełni zasłużenie, bo naprawdę ja dominowałem w tym spotkaniu. Zresztą o tym mogą świadczyć indywidualne statystyki obrony rywala, no i bramkarza. Oddałem 20 strzałów. Słuchajcie, XG, nasza drużyna w tym meczu miała na poziomie 7-0, a nasi rywale na poziomie 2, czyli co stworzyli, to wykorzystali. Ale słuchajcie, to co najważniejsze, wygrywamy w tym spotkaniu i to zwycięstwo naprawdę fajnie smakuje i bardzo cieszy, bo przede wszystkim ci, którzy zostaną z nami na dłużej, jak między innymi Hakimi, pokazali się ze znakomitej strony. Zatem na sam koniec przygotowanych mamy 5 wymian 75+. Jej, ja nic nie sugeruję, ale jak już muszę tych piłkarzy Manchester United trafiać, bo leci Varane, leci Pogba, z takiego Ronaldo to ja się naprawdę nie obrażę. Wręcz byłbym całkiem zadowolony. Może nie jakoś gigantycznie, ale całkiem. Raja Nainggolan to nie jest trafienie mojego życia. No, muszę przyznać, że widziałem, jak ludziom nieprawdopodobnie z tych wymian sypie. My do tej pory chyba nie mieliśmy w nich jakiegoś gigantycznego szczęścia i raczej się nie zanosi, by miało się to zmienić. Ale ja absolutnie nie mogę narzekać na zawartość swoich paczek od początku tej FIFA, bo ona jest nieprawdopodobnie dobra. I ostatnia z tych paczek przygotowanych to nawet nie są... Znaczy banery, no banery to są, bo tutaj wszyscy mają banery, ale nie są to płomienie. No ale dzisiejszy odcinek to było naprawdę coś specjalnego, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Jeszcze grasz?